Słuchajcie, to... Dobra. Dobra, słuchajcie, przebieramy się. Przebieramy się do hip-hopa, żeby oryginalnie wyglądać. To znaczy, prawda? Pozwólcie nam, że pewną część garderoby zostawimy na tej wysokości, na której jest. Mamy ją. Słuchajcie, hip-hop tak się popularny stał, że niedługo sąsiadki pod kościołem będą ze sobą rapować. I chcemy Państwu przykład takiej rozmowy dwóch sąsiadek przedstawić. Panie i panowie, ziomy i ziomale, za chwilę przed Państwem zespół 1.5L na G. Czyli 1,5 litra na głowę. Powitajcie ich gorąco. DJ Wieniuś i babcia samo zło. Droga pani sąsiadko, pani mi wybaczy, lecz ostatnio zaczęłam w domu, nawet w pracy rymować. Rapować, nienacka słucham radia w kółko i stąd ta reakcja, nawet kiedy daję obiad mojemu chłopu. Nie mogę się powstrzymać, proszę pani, od hip-hopu. Droga pani sąsiadko, mnie też to dopadło przez to radio. Nawet wnuki, które są u mnie na wakacjach, mówią do mnie: ty nie jesteś normalna, jesteś DJ babcia, yo, 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 yo. Droga pani sąsiadka, ja szłam po zakupy i przechodziłam właśnie obok takiej grupy młodzieży. Co wierzy, że zmierzy się z życiem w tych spodniach za dużych, co spadają w kroku. Chłopcy przecież, a na szyjach łańcuchy, to dopust Boży! Jakich czasów człowiek dożył, a co potem założył na siebie? No nie wiem! Sąsiadko kochana, 2 kilo banana, kupiłam pomidory, ale nasze prawdziwe ze smakiem i ziemniaki, bo przyjeżdża szwagierka z bratem i dzieciaki. Yo, 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 yo. Droga pani sąsiadko, ja wracam od lekarza i wie pani kochana, co on mi kazał? Nie oglądać wiadomości. Ciśnienie mam za duże, muszę zmienić kropelki i przestać śpiewać w chórze kościelnym. O biedny organista na to przystał, ale smutny był bardzo, a kupiłam ogórki i mąkę. Na co? Na ciasto. Po co? Muszę upiec szalotkę na niedzielę. Dla kogo? Dzieci z nuczkami przyjeżdżają. Ja pierdzielę. Yo, yo. Droga pani sąsiadko, ja powiem, co mnie boli. Ja tyle razy słyszę wbrew swojej woli, kto ile razy kogo i z kim się zadowoli. Droga pani sąsiadko, a co pani słyszała? Czy ta spod siódemki znów się z kimś psy kochała? Ciągle do niej przychodzą, co jeden to lepszy. Widziałam raz przez okno, jak łysy się z nią łobią. Droga pani sąsiadko, co też pani mówi? Trzeba słowa szanować, szacunku dla ludzi. Chcę pani zapodać temat jedwabisty, przejrzysty, oczywisty. Zamiast słów uznawanych powszechnie za wulgarne, używać zamienników. O ile fajniej powiedzieć komuś: piękna twoja mać, ty kaktusie zalotny, udaj się spać. Droga pani sąsiadko, miałam taką fazę, że myślałam, że wszystko i wszystkim za jedwabie, ale zrobię już nie to i nie te lata, to mi lata. Napisałam do brata mailem: niech nie myśli, że ja nie wiem, jak używać gadu-gadu, a ten gad gadu-gadu nie ma. Zima, od razu widać, że nie trendy, choć robi w kucie łabędy. Niby młody chłopa nie wie, że hip-hop to potęga. Ja nie pękam, ale jednak, yo, 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 yo. Rzeczywiście pani jarzy, rzeczywiście jarzy bazę, wulgarnych nie można używać wyrażeń. Rzeczywiście pani jarzy, rzeczywiście jarzy bazę, wulgarnych nie można używać wyrażeń. Rzeczywiście pani jarzy, rzeczywiście jarzy bazę, wulgarnych nie można używać wyrażeń. Ile dałbym, by zapomnieć te wszystkie słowa złe, które rażą mnie, bo chcę, bo chcę nie myśleć o tym już, wyrwać z korzeniami chwasty twarde, we mnie wrócić ust, tak już, tak już. Po prostu nie pamiętać takich słów, od których serce pęka, wiem, wiem. Nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę, mam nadzieję, że tak chcesz i ty. I ty, i ty, i ty, i ty. Dziękujemy, dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.